Cześć kochani, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale, takim filmiku, można powiedzieć, lekko sponsorowanym, chociaż może nie do końca, ponieważ stronka Dress In, czyli typowa taka chińska stronka, z której część dziewczyn zamawia właśnie ubrania, odezwała się do mnie, zapytała się, czy miałam ochotę co kilku rzeczy wybrać. Pomyślałam, no ciuchy wiadomo nie, no bo już próbowałam ubrania z Romui, z Shinside. Za każdym razem to były niewypały, te ciuchy źle leżały i tak dalej. Ja musiałabym mieć chyba rozmiar 8, żeby w tych ciuchach jakoś w miarę wyglądać, żeby miał dobrą długość. I pomyślałam, że postawię na akcesoria, bo kilka dziewczyn na YouTubie pokazywało pędzle i twierdziły, że pędzle tam zamawiane, czyli pędzle Real Techniques, to są właśnie te same pędzle, możecie kupić za kilka dolarów. Za chwilę wam pokażę, że to nie są te pędzle, już się zdradzę, że to jest coś innego, że to są podróbki, że to ewidentnie jest coś innego, ponieważ ja mam ten zestaw pędzli, który też zamówiłam, ale wam chcę to właśnie pokazać. I właśnie firma do mnie powiedziała, że masz 20 dolarów, wybierz sobie co chcesz. Mówię, dobra, zamówię te pędzle, jeśli faktycznie one są teraz na promocji za chyba 10-70 dolara. Jeśli one będą, to są faktycznie te pędzle, to pomyślałam, że super spoko, bo może wam to się przyda, może ktoś ma ochotę sobie zamówić i może wy przy okazji skorzystacie. I ja po prostu byłam mega ciekawa. Ja też kiedyś zamawiałam pędzle, te tak zwane, jak to mówią teraz dziewczyny, puchacze, czyli zestaw pędzli, gdzie 5 do oczu jest jakby odpowiednikiem tych samych 5, co są do twarzy, tylko właśnie dwa różne rozmiary. Dla mnie to są pędzle tragiczne, które jedynie nadają się może do punktowego nakładania korektora, smużą podkład i tak dalej. Na ten temat robiłam osobny filmik już jakiś czas temu, także wam go podlinkuję, to jest moja recenzja pędzli, które też sama kupiłam z własnych pieniędzy, bo właśnie skusiłam się sami dziewczyn, że mówię, że naprawdę super, że warto je mieć i tak dalej. Moim zdaniem nie warto mieć takie pędzle, kupować takich pędzli, ponieważ lepiej kupić Hakuro, czy zainwestować w Zoewę, bo to są naprawdę lepszej jakości pędzle. Gdzie one są produkowane, tego nie wiem, ale te chińskie, plastikowe sprężynki, to moim zdaniem nie jest nic, co wam ułatwi makijaż, co was do tego makijażu może tylko jakby po prostu zrezygnować, bo na się macie jakieś umiejętności, a macie tak dziwne pędzle, to dużo nimi nie zrobić. Także zacznijmy od początku, od dwóch par okularów, bo mówię, no nie wiem co tam wybrać, a jeszcze odezwała się inna strona wcześniej, z której też wybrałam kilka rzeczy, które jestem mega, mega ciekawa, bo jeśli okażą się, że jednak nie są podróbami, to może też wy na tym skorzystacie, ale o tym już pewnie na dniach, bo czekam na tą paczkę. Na tą paczkę czekam około 2 tygodnie, także dosyć szybko przyszła. No i wybrałam sobie dwie pary też okularów. Tutaj okulary, które powiem wam, że są takie tani, pusty plastik, są takie bardzo lekkie i mam wrażenie, że gdybym na nim siadła, to byłoby po okularach, ale sobie właśnie takie wybrałam, to się odbijacie tutaj z tyłu reszta mojego pokoju. To są te wzorowane na Pradach czy coś takiego, także bardzo takie widać, że są tanie, ale takie do torebki czy do auta myślę, że całkiem mogą być. Ja wam zostawię też wszystkie linki, bo jak na współpracę polega, że mam wam właśnie zostawić linki, także podlinkuję na dole. Ale moim zdaniem to okulary z Primarka za funt czy za funt 50 są lepszy, lepiej wykonane niż te, ale myślę, że całkiem okej w nich wyglądam i mi dajcie znać. To są właśnie te okulary, które mają ten detal tutaj u góry, bo bardziej powinien być chyba trochę tak jeszcze wyżej, ale tak wygląda w tych pierwszych. Dajcie znać, co sądzicie. Mi się nawet podobają to takie lustrzane odbicie, tylko myślę, że jest trochę irytujące dla osoby, która z nami rozmawia, bo widzi siebie zamiast gdzieś tam w tle widzieć nasze oczy. Osobiście sama nie lubię rozmawiać z kimś, kto ma okulary na nosie. I jeszcze okulary, które wybrałam, które są właśnie w stylu tych takich jak z Primarka, które lubię w takim odcieniu zieleni, bo takiej drewnianej zieleni, ale te też są lżejsze niż te z Primarka, takie mam wrażenie, takie bardziej puste, straganowo plastikowe, ale myślę, że do torebki mi będą pasowały i to jest właśnie ten sam kształt, ten sam wzór, co okulary z Primarka, także pozwólcie, że w nich zostanę i pokażę wam dwie ostatnie rzeczy. Tutaj mam w takim opakowaniu z różową dziewczynką, jak dziewczynka z mangi, gąbkę. Ja nie sprawdziłam jej wymiarów, myślałam, że ona będzie większa, a to jest taka miniaturka, tu ma być chyba wzorowany na tym małym beauty blenderze. To jest taki właśnie limonkowy odcień. Jeśli chcecie, zrobię osobny test tej gąbki, no kosztowa naprawdę groszy. W ogóle mam poza zdzielane paznokcie, jestem bez makijażu. Miałam ci nagrywać, ale siedziałam 4 godziny na Skype, rozmawiałam z mamą i to zrujnowało moje plany na nagrywanie, także wybaczcie. Myślę, że będzie ok, jeśli będzie namoczona, właśnie w tym celu ją sprawdzę, do nakładania korektora pod oczy. Jego właśnie wklepywania, bo wiecie, że chyba wiecie, że ja właśnie tak lubię nakładać korektor. Tylko że Beauty Blender lubię używać na sucho, bo jest taki bardziej miękki, sprężysty, a ta gąbka jest, no jest twarda, nie jest to nic przyjemnego, taka typowa podróba. I teraz właśnie pędzle, które właśnie były najdroższe z tego zamówienia, bo kosztowały właśnie te 10-11 prawie dolarów. One są w takim opakowaniu. To mają właśnie być pędzel z Real Techniques, to jest ten Your
start set, czyli ten do oczu, 5 pędzli. Już Wam po kolei omówię, także ja tutaj to wyciągam, tutaj przychodzi ten pokrowiec. Ten pokrowiec mam wrażenie, że jest w ogóle gorzej wykonany, bo tutaj nie wiem, czy jesteście w stanie zauważyć, ale tutaj jakby te nitki są źle doszyte i tutaj tak wyglądają same pędzle. To oczywiście można tak złożyć, no żeby to tak stało. Nie wiem, czy ktoś w ten sposób używa tak tych pędzli, ponieważ one tylko, ja je przez przypadek tutaj go tak zagięłam, nie wiem, czy to widzicie, ale z tego już tak te włosy dziwnie odstają. Tak jak mówię, dziewczyny mówiły, że to są zamienniki tych pędzli. To nie są zamienniki tych pędzli, to są całkiem różne pędzle, to są podróbki. Już Wam po kolei będę je pokazywała koło siebie, także moim zdaniem, jeśli ja na temat pędzli z Real Techniques mam takie podejście, że mam je, nie są to moje ulubione pędzle, też po nie sięgam, jeśli kogoś mam, to też ich używam, ale są jakby na samym dole, jeśli chodzi, bo pierwszy jest Hakuro i zlewa, także po kolei te pędzle porównam do siebie. Także w mojej prawej ręce, po waszej stronie jest pędzel oryginalny, z tych moich już się też niestety pozdzierały włoski. Ja nie wiem, czy to aparat uchwyci, ale to są dwa różne odcienie tych pędzli. Tutaj pozwólcie, że się trochę tutaj troszkę niżej się da, będzie mi wygodniej, bo już mi tutaj ten pędzel też jest brudny, bo właśnie aplikowałam nim korektor, ale to są dwa różne odcienie. To szłoby jeszcze wybaczyć, gdyby nie to, no ten pędzel, tak jak mówię, też teraz jest brudny, ale on jest całkiem inny w dotyku. Ten jest właśnie jak ten takie typowe puchacze, jak to mówią dziewczyny. On jest mniej zbity, to jest inny rodzaj, mam wrażenia włosia. Też mówię właśnie inny kolor, ale na tym pędzlu ta różnica może być najmniej widoczna, bo właśnie ten pędzelek jest brudny, także teraz Wam pokażę taką różnicę, że myślę, że każdy to spokojnie zauważy. Długość rączki jest taka sama. W ogóle też te napisy tutaj nie są zbyt dokładne. Nie wiem, czy raczej postaram się Wam tutaj to wyzumować. Te napisy też nie są zbyt dokładnie wykonane. Także no to już też tak powątpiewam. Ale zobaczcie, jak wygląda włosie. Myślę, że to... Chodźcie tu na zbliżeniu. Przecież to widać gołym okiem, że to są dwa różne pędzle. To jest oryginalny, to jest podróbka. To też jest może włosie Duo Fiber, ale całkiem inne wykonanie. No, czy muszę to omawiać? Naprawdę widać. To nie są te same pędzle. W przekroju, proszę bardzo, z boku. Naprawdę, chyba nie muszę tutaj przez pół godziny tego mawiać. Po prostu Wam pokazuję, że to nie są te same pędzle. Nie. Teraz pędzel do eyelinera. Proszę bardzo. Tutaj oryginalny, tutaj nie. Też myślę, że widzicie to, że jest różny odcień. Inaczej ścięte, inna długość. Tak wyglądają w przekroju. To włosie jest takie bardziej elastyczne. To jest trochę bardziej zbite. Nie mówię, że się nie będzie nadawał do brwi, czy do aplikacji cienia tutaj na dolną powiekę. Chociaż mam wrażenie, że ten jest trochę bardziej sztywny niż ten. Tak, ten jest zdecydowanie bardziej miękki. Może to przez to, że był częściej prany, ale tutaj też proszę, zobaczcie, że one w przekroju są całkiem inne, bo to są po prostu dwa różne zestawy pędzli. To nie jest Real Techniques. I tutaj teraz moje ulubione. Po prostu zaczęłam tego, w pierwszej chwili mówię, nie, to są na bank podróbki. Tutaj już Wam pokażę. W ogóle tutaj, zobaczcie, jak wygląda rodzaj czcionki. Czcionka to może nie jest aż tak duża różnica, bo oczywiście mogła się zmienić, a teraz to zauważam. Na oryginalnych pędzlach pisze Real Techniques by Samantha Chapman, a na podróbach pisze Real Techniques by Sam and Nikki Chapman. Także, no czy to by też było aż tak zmienione? Myślę, że to widzicie właśnie. Mam nadzieję. A na tych wcześniejszych, jak tutaj pisze, Nikki and Sam, a na oryginalnych, te mam akurat zdarte, znaczy mam pozdzierane te napisy, także, nie, po prostu pisze Samantha Chapman, bo na tutaj ten zestaw jest... Sorry, że są taka oddalona. Na ten zestaw tutaj pisze, że jest przez Sam, a nie Sam i Nikki. Także i tutaj proszę, zobaczcie. W mojej prawej, czyli po waszej lewej, ten pędzel jest podróbką. No też. Czy należy to omawiać? Czy powinna być aż taka różnica w wykonaniu? Ten jest bardziej taki gruby i zbity, ten jest taki
Dzięki. Także proszę bardzo. Obkręcam Wam z każdej strony. To nie są te same pędzle. I tutaj ostatni. Pamiętam, że ta podróba wydaje mi się bardziej do eyelinera niż oryginał. To jest pędzel do eyelinera, który po prostu jest mega do tego za duży. On się fajnie nadaje tutaj do aplikacji, może ewentualnie korektora, nie korektora, tylko rozświetlacza w wewnętrzny kącik. No też różnica w łosia. W ogóle skówka. Czy widzicie, jaka to jest skówka w oryginalnym? A jaka jest w tym? Tutaj na to nie zwróciłam za bardzo uwagi. O, tutaj też Wam pokażę na przykładzie tego, jak wyglądają skówki. Ten jest bardziej taki właśnie zwężony, a ten nie, bo tutaj po prostu jest więcej włosia. Także jeszcze raz tutaj do ręki wezmę sobie te zestawy oryginalne, jak to mówią ponoć. To nie są oryginały, także cieszę się, że mogłam wziąć właśnie te pędzle, tylko po to, żeby Wam pokazać, że ja nie chcę, nie wiem, mówić, że ktoś miał rację, czy ktoś nie miał racji, ale mi się te pędzle od razu nie wydawały, że są... Od razu miałam podejrzenia odnośnie oryginalności tych pędzli, bo nie dziwię się, jeśli się okaże, że oryginalne właśnie te, które możemy kupić na przykład w Butcie, pędzle są z też produkowane w Chinach, ale to na pewno nie jest tak, że to ta sama fabryka i tak dalej. Czy widzicie różnicę w odcieniu? Ten jest taki bardziej, ten jest ciemniejszy, ten jest jaśniejszy. Tu są pędzle koło siebie, także nie dajcie się nabrać. Ja wam odradzam te pędzle, naprawdę, no 10, one są w ogóle mniej zbite, no to jest takie coś innego. Nie, w ogóle dobrze tutaj ten kadr wygląda. Może być, także no co, dajcie znać, czy skusiłyście się w ogóle na te pędzelki. No na tym po prostu ta różnica nie dobija. Okulary, jak okulary mogą być, ogólnie nic z tego sama nie kupiłam, nie chciałabym dać na to żadnych własnych pieniędzy. Pewnie kiedy strona zobaczy ten filmik, ale coś zrozumieją, to pewnie już nie dostanę więcej kuponów na wypróbowanie. Chociaż taki stron, to myślę, że warto powiedzieć takie pierdoły, jakieś gadżety, jakieś, nie wiem, rzeczy do domu, czy coś takiego. Ubrania nie, bo lepiej moim zdaniem iść po prostu do sklepu i coś przymierzyć, zobaczyć, czy jest ok, czy nie śmierdzi Chińczykiem i tak dalej. A pędzle nie. Jeszcze czekam na jedną przesyłkę, jestem bardzo jej ciekawa, także przykro mi bardzo dla tych, którzy nie lubią takich filmików, ja za nimi też w sumie nie przykładam, ale właśnie byłam mega ciekawa, musiałam po prostu sprawdzić, także to tyle na dzisiaj, kończę. Nie mogę się doczekać Waszej opinii, co powiecie, w ogóle chyba wrzucę ten filmik wcześniej niż mam zaplanowany, bo myślę, że chciałabym poznać Waszą opinię, co powiecie na temat tych pędzli. Także kochani, to tyle na dzisiaj, zostawcie koniecznie komentarz, napiszcie, co myślicie i powiem Wam, że ja osobiście na przykład nie lubię, kiedy ktoś mówi, że coś jest na pewno kopią, jeśli nie ma w ręce oryginału, nie może tego porównać, bo nie lubię, jeśli ktoś mnie wprowadza w błąd. Mam nadzieję, że Was z niego wyprowadziłam. Także co? Tyle na dzisiaj. Do jutra. Pa, pa.